tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Gina, witam was w kolejnym vlogu się zdupcie. Wiem, stęskniliście się, ja też. Zastanawiacie się, WTF, znowu sobie rozwaliłam rękę. Tym razem z drobną pomocą, ale jak, nie pytajcie, bo to zbyt chyba przypołowe, żeby to poszło w internety. Więc łączcie się ze mną w bólu i nadziei. Tak, tak. Dzisiaj specjalne tło, tutaj macie kropę, tam dalej macie futrzaka. A, znajdźcie moje dobre serce, popatrzcie sobie na koty. Nie wiem, gdzie jest Tabi, ale pewnie gdzieś jest i pewnie coś robi. Pewnie śpi w dużym pokoju na parapecie. Tak, misiaczki. Słuchajcie, ostatnio was trochę zaniedbałam vlogusiowo i w ogóle... Znaczy, ja wam powiem szczerze, jak jest. Ja gdzieś tak od czasu wakacji... Dzięki kropa za mycie nogi w tle, dziękuję. Jak gdzieś tak od czasu wakacji mam jakiś taki zapierdziel. Słuchajcie, ja nie wiem... Co się dzieje? Nie ogarniam nic, nie ogarniam nagrywania, nie ogarniam tego, co się dzieje w moim życiu prywatnym. Nie ogarniam niczego, ja nawet nie wiedziałam, jaki jest miesiąc. Powiem szczerze, to dla mnie jakaś masakra ostatnio. I tak naprawdę to, co się dzieje od stycznia, to jest... Myślałam, że nie wyrobię. Ostatnio mnie dzieje się bardzo dużo. Niestety są to rzeczy... z którymi nie mogę się z wami podzielić, tak, bo to są rzeczy moje prywatne i rzeczy mojej rodziny. Ale ogólna sytuacja jest taka, że mnie bardzo często nie ma w domu. I to po pierwsze. Po drugie, jakoś tak mniej mam czasu na jakieś live'y, na nagrywanie. Ostatnio się spięłam. Mam nadzieję, że zauważyliście, że staram się teraz, żeby te serie znowu wszystko w miarę tak powracało i się staram trzymać tej rozpiski. Co prawda dzisiaj Batmana nie będzie, ale gdzieś tam jakąś tą swoją rozpiseczkę mam i coraz bardziej się staram, żeby to jednak wracało do takiej formy, jaką miało, w sensie mój kanał, żeby wracał do formy, jaką miał parę miesięcy temu. Ostatnio też się staram, żeby wracały live'y, bo nie ukrywam, że tych live'ów mi troszeczkę z wami gdzieś tam brakowało. Brakuje mi jakiejś takiej, kurczę, gry... Znaczy wiecie, ja mam fazy na live'y, tak? Była faza na Rogue Legacy, była faza na Eurotracka, była faza na Isaaca. Teraz na Daylighta, Dying Lighta, na tą nową grę Techlandu. I gdzieś to się tak postaram, żeby jeszcze oczywiście live z The Walking Dead'a. Ja pamiętam, że zaczęłam je robić i jak najbardziej one będą kontynuowane. Musicie mi uwierzyć i mam nadzieję, że też widzicie to, że naprawdę się staram. Bo ja nie ukrywam, że ja lubię, jak mój kanał jest taki poukładany, tak? Mamy dane serie w dane dni, wszystko jest ponagrywane, są live'y i tak dalej. Ja to bardzo lubię, ostatnio właśnie no, nie miałam za bardzo takiej możliwości, ale staram się, żeby to wszystko wróciło. Tak jeszcze wam powiem dobre wiadomości, aktualnie zwiększam sobie RAM w komputerze z 6 na 8, ale to jeszcze nie koniec, mam nową kartę graficzną, ale nie mogę jeszcze do kompa wpierdzielić, niestety moja obudowa na to nie pozwala. Będzie wymiana obudowy, będzie wymiana jeszcze paru innych części, ale to już, że tak powiem, jak już kupię, wymienię, złożę, to wtedy dostaniecie pełną listę, ale słuchajcie, no jest szansa na to, że te nagrania będą w jeszcze lepszej jakości, bo nie ukrywam, że mi również na tym zależy. Macie obiecaną już serię z Luciusa dwójeczki, jest mowa o Evolwie, także to też się gdzieś tam będzie na kanale pojawiać. Także no, ogólnie teraz te poki z Wojtkiem, powiem wam szczerze, że serce rośnie, jak komentujecie Pokemony. Naprawdę zawsze jakoś tak miło się czyta te komentarze i patrzy na to, że śledzicie z nami te Pokemony. Ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię nagrywać i nawet tak właśnie wczoraj z Wojtkiem mówię, kurczę, to kiedy znowu poki nagrywamy? Chociaż na piątek już mamy nagrane, tak? Właśnie w tym tygodniu były Pokemony 3 razy w tygodniu i co? Ja jestem zadowolona, ja tak lubię i mi się naprawdę bardzo fajnie te Pokemony nagrywa. Jeszcze teraz jak mam Shiny Abrę, a wy jeszcze nie wiecie, że mam Shiny Abrę. Znaczy ci na Facebooku to wiedzą i na Twitterze też wiedzą. W sumie to aktualnie też mam Shiny Alakazama. Ale ten, także tego. No, mam. Jeszcze właśnie bardzo fajnie, że nam się udało z Wojtkiem zrobić tak, że się możemy wymieniać z tymi pokami. I mamy trzecie formy i to jest takie...
po prostu przecudowna i ja się, ja nie wiem, nie wiem co w sobie mają te Pokémony, ale ja się nimi bardzo jaram. Jestem wdzięczna Wojtkowi, że mnie wtedy wyciągnął na tą pierwszą serię z Poków i że teraz mi zaproponował tą drugą. Także mamy właśnie serię Poków z Wojtkiem, mamy Simsy z Magdą co niedzielę, mamy Don't Starve'a z Młotką raz w tygodniu, jeszcze teraz musimy na taką serię weekendową. A czy teoretycznie już mamy wymyśloną, tylko jeszcze potrzeba po prostu trochę to pozgrywać i jest szansa na to, że będzie jeszcze jedna seria z Młotką. Także ja mam nadzieję, że to, co się dzieje na kanale, Wam się aktualnie podoba. Jeszcze właśnie trochę pocisnę sobie z live'ami. I myślę, że już będzie dobrze. Aczkolwiek ostatnio gdzieś tam dostałam komentarz, że robię live'y dla kasy. Nie, słuchajcie, ja Wam powiem szczerze. Ja mam z tego pieniądze. Mam pieniądze z live'ów. Nie są to kokosy, ale jakieś są, tak? Zawsze parę złotych do przodu. Mam pieniądze z YouTube'a. Nie twierdzę, że nie, bo mam. Ale ja nie robię tego dla kasy. Jakbym robiła to dla kasy, to by tych filmików dziennie było 150 milionów i to najlepiej takich po 15 minut. No i bym dbała o to, żeby live'y były codziennie, też po parę godzin najlepiej. Nie wiem, jakoś tak nigdy nie miałam takiego parcia, że a, bo kasa, że widzowie. Właśnie bym miała większe też parcie na widzów, jakbym chciała kasę, a jakoś tak nie, niekoniecznie. Jednak wolę was ogarniętych, niż jakbym mieć miała 150 milionów nieogarów. Także na to nie mogę narzekać. Także tak, robię live dla pieniędzy, no, głównie. Nie, głównie robię dla was, pieniądze są przy okazji. Zresztą, hello, ja za coś te gry też zazwyczaj muszę kupować, chociaż część dostaję i to też jest zawsze jakieś takie bardzo miłe, jak się dostaje grę. No, ale w ogóle wam powiem, że tak a propos mojego braku czasu, bo to standardowo krótki vlog, 6 minut. Czekajcie, ja się napiję się. Mineralnej, mojej ulubionej. Tak, a propos czasu, słuchajcie, to była jakaś masakra, bo chyba mówiłam, że od wakacji jestem taka jakaś zalatana i powiem wam, że mi się włączył taki ludziowstręt, że mi się nawet z ludźmi nie chciało za bardzo rozmawiać i tak biedny, najgorzej na tym ucierpiał Wizu, Balin i Barchewek, bo z nimi nie nagrywam, bo jak wiecie, jak z kimś nagrywam, no to tak czy siak z nim gadam, a chłopaków owszem, ja im zawsze powtarzałam, że, a czy jak był jakiś problem czy coś, to oczywiście byłam, tak? Ale jakoś tak nie miałam ani ochoty, żeby posiedzieć, pogadać na TS-ie, ani w coś, nie miałam na przykład czasu, żeby z nimi w coś zagrać. I ostatnio tak a propos tego, że te live'y sobie zaczęły wracać, wszystko na kanale się zaczęło układać, to też wróciliśmy do gdzieś tam pykania w Lolata, czy na razie 2 wieczory nam się udało tak pyknąć, ale taka fajna ekipa się nawet wczoraj udała zebrać, że byłam ja, był Wojtek, był Wizu, był Balin, był Marchewek, czyli mieliśmy całą piąteczkę. I my zawsze z tego mamy po prostu przejaja. Dodatkowo muszę namówić Balina na nagrywanie Simsów, bo Balin ma w Simsach czwórce bodajże, ma rodzinę hiszpańską chyba? Nie, ale jakaś taka centralna telenowela, wiecie, Juanity i tak dalej. Ta bierze ślub z tym, ten jest gejem, ten majątek. No, szóstka dzieci, czy tam ileś tam. No po prostu Balin jest mistrzem telenoweli pod tym względem. I Balin Durinie, nagrywaj Sims. Chociaż nie, nie nagrywaj, bo mi zrobisz konkurencję. To nie, Balin nie, ale ten. Balin się śmiał, że mi sejwa udostępni, no po prostu. Aczkolwiek obawiam się, że w tej jego telenoweli mogłam się nie odnaleźć. Także, no jak widzicie, dzieje się sporo i powiem wam szczerze, tak naprawdę te 2 ostatnie miesiące były takie kluczowe i dzieje się bardzo wiele złych rzeczy i bardzo wiele dobrych rzeczy. I u mnie taki dół miesza się z taką górką i po prostu non-stop coś, ale myślę, że wszystko jakoś tak idzie ku dobrej drodze i tak zmierza do przodu. Także jestem pełna nadziei, mam nadzieję, że wy ze mną też jesteście pełni nadziei. No, także ja kończę, idę wam nagrywać Gota na jutro, Got oczywiście w sensie Gra o Tron ze spolszczeniem. Tak, żeby ci, którzy mają gorzej z angielskim, mieli troszeczkę lepiej. Słuchajcie, będzie na pewno Kina poleca lub nie z Kosogłosa, bo obejrzałam sobie wczoraj. Dorwałam też na sieci, bo nie ukrywam, że nie mam zamiaru iść do kina. 50 twarzy Greya. Tylko jakiś taki, wersja jest jakaś taka, że jest chyba z 15 minut wycięte całego filmu.
Ale powiem wam szczerze, jak patrzę na tą drewnianą grę aktorską i na te sceny porno, robi mi się słabo. Ale nie, że słabo z podniecenia, tylko słabo, bo to jest słabe. Myślałam, że aktorka, która gra Anastazję, będzie lepsza, a widzę, że poziom gry dziewczynki ze Zmierzchu. Także cóż. Nie, po prostu żal. Ale stwierdziłam, że nie zrobię kina polecalnie, dopóki nie obejrzę filmu w całości. Także sobie jeszcze troszkę na to poczekacie, ale cieszę się, że nie poszłam do kina. Naprawdę się cieszę, że nie poszłam na to do kina. Bo to były chyba najgorzej wydane pieniądze na kino od dawien dawna. A, no i czytam, co to słuchajcie, bo też się pytacie, co czytam. Czytam aktualnie drugi tom Więzienia Labiryntu, czyli Próby Ognia, o ile mnie pamięć nie myli. Jestem już ponad połowę książki mam za sobą i powiem wam szczerze, że jestem trochę rozczarowana. Jakoś tak mnie nie wciągnęła, jak pierwszą część przeczytałam w 3 dni i naprawdę mi się podobała. Tak teraz podchodzę do tej książki, tak tutaj na początku sobie przeczytałam parę stron i później ją odstawiłam na parę dni. Jakoś tak, nie wiem, no nie do końca jestem przekonana, ale daję jej szansę, zobaczymy co będzie później. I oczywiście z tego kina polecam, mnie również dostaniecie. Dobra, to ja się biorę za nagrywanie, bo naprawdę mam dzisiaj werwę, ochotę i tak dalej, i tak dalej. A wy standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam was kina, jeżeli miałby być dzisiaj live, to będzie zapowiedź. Trzymajcie się. Cześć!